Nie dagadujcie mnie. W typce to 15 groszy z mojego portfela, które leci na pomoc dla dzieciaków z domu dziecka. Na 35 tysięcy łapek jutro macie kolejne newsy, więc łapkujcie. Na start musimy pogadać o jednej ważnej rzeczy, bo jak pewnie wiecie, Japczan ostatnio dostał permbana za to, że no po prostu za mocno poleciał ze słowami. W emocjach powiedział, żeby wyjebał Halakowi i stracił tak no całą swoją pracę. A dlaczego kuźwa typiara, która na live'ie na Twitchu była dosłownie wjebana przez swojego chłopaka, zrobiła to specjalnie z pełną świadomością, żeby po prostu zrobiło się o niej głośno, dostała bana tylko na tydzień. How long are you banned for? 7 days. Nie jestem jakimś super fanem Japczana, ale no moim zdaniem odcinanie chłopowi głównego źródła przychodu za głupi tekst to przesada, jak na Twitchu dzieją się takie rzeczy. Teraz mam coś pozytywnego, czyli... Dobra, ja to wraz w sposób kurwa jaśnie, bo prawda jest taka, że ta cała poprawność polityczna, ta cała równość to jest jeden wielki pic na wodę. Żyjemy kurwa w cukierkowym świecie, patrzymy na świat przed różowe okulary, rząd nasz, ale nie tylko nasz, cały europejski kurwa rząd, rząd całego świata robi wszystko co tylko może, żebyśmy odwrócili głowę i nie patrzyli tam gdzie powinniśmy. Bo prawda jest taka, że życie jest szorstkim kurwa gównem, a w tę zimę czeka nas niesamowity mróz i brak energii. No takie są fakty. Robi się wszystko, żebyśmy myśleli pozytywnie i żebyśmy nie wiedzieli, jaka rzeczywistość nas otacza. Mam nawet wrażenie, że ta poprawność polityczna, która dotyka kinematografię, też jest w jakimś stopniu robiona właśnie po to, żeby pokazać, że problemami świata jest to, czy mamy postać pedała w jakimś filmie, czy postaci pedała nie mamy. Czy mamy transwestytę, czy nie mamy. Nie, jest to najmniejszy kurwa, problem obecnych czasów, ale no ja mam wrażenie, że to jest takie z premedytacją mydlenie oczu i po prostu odciąganie naszej uwagi od ważnych rzeczy. A jeżeli chodzi o te hasła feministyczne, jak to bardzo kobiety źle na świecie nie mają, jak to nie są wykorzystywane, jak to mężczyźni nie żądają, nie rządzą światem, kurwa, kobietom można w tym momencie 20 tysięcy razy więcej, dziewczynom można wszystko. Dziewczyna może pójść do sądu, oskarżyć cię o próbę gwałtu, co będzie kurwa blefem, nieprawdą i nawet konsekwencji z tego tytułu nie poniesie. Kobieta może się ruchać na platformie Twitch TV, gdzie nawet jak powiesz czarnuch możesz dostać permabana i po tygodniu zostanie jej ban kurwa zniesiony. Ja ogólnie mam wrażenie, że żyjemy w takim głupim czasie kultu ciała. Ale kultu ciała przede wszystkim kobiecego. Jakby komuś zależało na tym, żeby to było normą. I te hasła pod tytułem body shaming, możemy robić co chcemy, to nasze ciało. Szkoda, że to nasze ciało odnosi się tylko i wyłącznie do ciała kobiety. Jeżeli na Twitchu jakiś facet machałby penisem kurwa do kamery, to byłaby jego to ostatnia transmisja na żywo. I takie są fakty. Takie są kurwa smutne fakty. Zresztą wystarczy wejść na tę platformę i zobaczyć najpopularniejsze streamerki. Siedzą kurwa w basenach. Ostatnio z ciekawości włączyłem taką streamerkę jak... I nie wiem jak się jej nick czyta. Asmort? Jakoś tak? Nie, to jest... A nie, nie jest Asmort, to jest Amorant. Amorant? Nie wiem jak to się czytało, nie mam pojęcia. Myślałem, że on ma inny nick. No generalnie ta laska. Nawet nie wiem jak się uczyta. No faktycznie, z urody, bardzo oryginalną ma urodę, jest ładna. Jest atrakcyjną dziewczyną, spoko. O kurwa, to wygląda jak plastuś. No ale ogólnie jest ładna. Ma też zajebistą sylwetkę. Naprawdę ciało ma dojebane. Jakiś czas temu wszedłem na Twitcha i z ciekawości włączyłem jej live'a, bo widziałem, że ma dużą ilość odbiorców. I ja wiedziałem, że ta dziewczyna słynie z tego, że robi właśnie między innymi jakieś ASMR językiem, jakby udaje, że robi loda. Normalnie bierze sobie mikrofon i robi jakieś takie rzeczy typu... Tego typu rzeczy robi. To o tym wiedziałem. No i włączyłem sobie jej live'a i akurat siedziała w stroju kąpielowym. Dziwka jebana miała cel, że na odpowiednią ilość subskrybentów przebierze się w inny, w bardziej ciasny strój kąpielowy. Ciasny strój kąpielowy. Kurwa, co to znaczy ciaśniejsze? Nie rozumiem. Mówię, aż kurwa zobaczę, posiedzę.
Dziwka zebrała odpowiednią ilość subskrybentów. Przebrała się poza kamerą i siedziała w ręczniku. I mówiła, że odlicza i za chwilę pokaże, jak wygląda. Liczyła do 100. W taki sposób. Raz. Dwa. O, dzięki za suba! Zapiszę sobie twój nickname na nodze. Trzy. Cztery. I tak dalej, nie? Laska zebrała 3 razy więcej subów niż chciała. I finalnie zdjęła ten ręcznik pierdolony. Normalnie siedziała, kurwa, w zwykłym stroju kąpielowym i świeciła dupą. No nic ciekawego, tak szczerze. Bo wszedłem na stronę porno, bym ciekawsze materiały zobaczył. I banda, kurwa, zjebów, 8 tysięcy osób siedziało i to oglądało. Ja to oglądałem w celach eksperymentalnych, bo chciałem zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Dobra, bo donate'ów nie wysyłacie, to pierdolę, wyłączę je. Kurwy jebane. Czyli pogadamy o... No i wiecie, no, taka pornografia, to jest popierdolone, nie wiem, ja mam wrażenie, że normalizowanie pornografii jest złe i tyle. Zresztą jak ja miałem 13 lat, to nie powiem, że konia nie waliłem. Bo waliłem. Co prawda wtedy jeszcze nie miałem spermy, tylko miałem przezroczystą maź. Ale jakoś dziwnie przyjemnie było się jej pozbywać ze swojego ciała. Ale jak patrzyłem na dziewczynki w mojej klasie, to one ubierały się jak cnotki niewydymki. A dzisiaj jak patrzysz na 13-latkę, to one potrafią wyglądać jakby miały po 20 lat. Nawet taką anegdotkę już opowiadałem. Byłem na mieście z kolegą, z kolegami. Jeden kolega podchodzi do trójki dziewczyn, które idą w szpilkach, wymalowane, w sukienkach, odjebane na maks, naprawdę bardzo ładne. Na oko dwie dychy. Podchodzi i pyta, czy się drinka nie napijemy. On tak patrzy, mówił, ale my 14 lat mamy. W życiu bym nie puścił, kurwa, dziecka 14-letniego o 23 na miasto. Jeszcze tak wymalowanej. Kurwa, to jest straszne. Straszne to jest. Ja bym się zapytał teraz, czy bym je wyruchał, to szczerze bym nie wyruchał. Bo w życiu bym nie powiedział, że one są nieletnie. Bo one nie wyglądały na nieletnie. Nawet by mi na myśl nie przyszło, żeby takie dziewczyny o dowód zapytać. Dobra, to... Mister Biście, bo Jimmy otworzył swoją pierwszą fizyczną restaurację Beast Burger, bo ta jego wielka sieć restauracji fast food to dotychczas była tak jakby widmo, czyli mogliście to zamówić tylko przez aplikację, ale fizycznie nie można było do tych restauracji przychodzić. Teraz się to zmieniło, pierwszy Beast Burger otworzył się w jednej z galerii w Ameryce, trochę ludzi przyszło na otwarcie. O kurwa! This is crazy! O kurwa! Inżynierzy i architekt tej galerii to musieli się modlić w tamtym momencie, żeby tych wszystkich ludzi otrzymać, bo było ich około 10 tysięcy. Beast napisał na Twitterze, że zdecydowanie pobili rekord, jak chodzi o ilość sprzedanych burgerów jednego dnia przez restaurację. I oficjalne konto rekordów Guinnessa odpisało mu, żeby pokazał dowód. Teraz mam dla was kolejną część odklejek Speeda. No nie wiem, jak to skomentować. Ja to skomentuję. Dajcie Murzynowi internet. Mama! Mama! Jak poprawiło wam to humor, to drobnijcie lajka. A jak nie poprawiło, to ten news na pewno poprawi, ponieważ ja... Ja też, że my robimy to z premedytacją, próbuję wywołać jak największe... jak największe kontrowersje, trochę działa jak kobiety, które pokazują ciało. Tylko robi to w sposób trochę bardziej przyzwoity, ale też żałosny. Nie wiem, dla mnie ten Auschwitz Pit jest generalnie idiotą i nie rozumiem skąd taki poklas dla tej małpy. Bo to jest małpa jebana. To jest ziomek, który jakby siedział w zoo, to ludzie by mu banany rzucali. I nie chodzi o kolor skóry, on się zachowuje jak małpa.
Tylko jest dosyć brzydki jak na małpę. Kurski, czyli do niedawna prezes Telewizji Polskiej, został z niej dosłownie zwolniony. Jacek Kurski chuci w cząsło. Wniosek o odwołanie Jacka Kurskiego ze swojego stanowiska został ogłoszony przez przewodniczącego Rady Mediów Narodowych, czyli Krzysztofa Czabańskiego, i poparli go wszyscy członkowie Rady. Kurski ponoć był zaskoczony taką decyzją i że tak szybko ona zapadła, ponieważ ponoć miało to trwać 10 minut. A informację o jego odwołaniu potwierdził sam Kurski na Twitterze i napisał: potwierdzam, że w wyniku decyzji mojego środowiska politycznego w porozumieniu ze mną przestałem być prezesem TVP. Telewizja, której oddałem 7 ostatnich lat życia, dziś jest u szczytu potęgi, wspaniała jak nigdy. Z serca dziękuję widzom i ludziom TVP. Ten rząd to tak dba o Polskę. Bo no, moje dzieci mają 500+. No nie jest wesoło, ale my jesteśmy raczej za PiS-em. A jedna z topowych odpowiedzi pod tweetem Kurskiego to: gówniana, obrzydliwa i odrażająca jak nigdy. Jacku, i to twoje dzieło i twoja odpowiedzialność. W imieniu memiarzy dziękujemy za 7 lat tego szamba. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie i czy według was TVP jest takie wspaniałe, jak pisze o tym Kurski. Teraz pogadamy o Multim, bo Michał został okradziony ze swojego wizerunku. I na jednym ze swoich ostatnich streamów wypowiedział się jak jedna z firm, i to dosyć sporych firm w Polsce, bezprawnie wykorzystała jego twarz na swoim produkcie. A dokładnie to planie lekcji, na którym znajdują się wizerunki rozpoznawalnych osób oraz memy czy no popularne sformułowania. Multi się wkurzył na całą sytuację, bo nic o tym nie wiedział i firmie na pewno nie udzielał licencji na jego wizerunek. A tutaj macie, jak to opisał. Stałem w pewnym momencie na Instagramie, ktoś mi wysłał z tobą plan lekcji. Polska firma, która swoją drogą ma kurwa sklepy normalnie stacjonarne, to nie jest jakiś wiecie, sklep z dupy. Bo pewna firma postanowiła zrobić sobie produkt, plan lekcji z różnymi memami. A jak nie poprawiło, to ten news na pewno poprawi, ponieważ Jacek Kurski... Kurwa! ...czyli to niedawno... ...w imieniu... to dosyć sporych firm w Polsce, bezprawnie wykorzystała jego twarz na swoim produkcie. A dokładnie to planie lekcji, na którym znajdują się wizerunki rozpoznawalnych osób oraz memy czy no popularne sformułowania. Multi się wkurzył na całą sytuację, bo nic o tym nie wiedział i firmie na pewno nie udzielał licencji na jego wizerunek. A tutaj macie, jak to opisał. Stałem w pewnym momencie na Instagramie, ktoś mi wysłał z tobą plan lekcji. Polska firma, która swoją drogą ma kurwa sklepy normalnie stacjonarne, to nie jest jakiś wiecie, sklep z dupy. Bo pewna firma postanowiła zrobić sobie produkt, plan lekcji z różnymi memami internetu, dodać kurwa mój ryj z napisem ile ty masz lat, 17. Mega traci na moim wizerunku, bo jacyś fani myśleli w ogóle, że to jest mój produkt. Mój ryj wycięty kurwa ze streama, ile ty masz lat? 17, jakaś baba ze Stegny, człowieku. Tutaj trzeba zaznaczyć, że nie tylko Multi, ale też pani Gosia ze Stegny została tam wykorzystana. A pani Gosia elegancko dba o swoje prawa wizerunkowe, ostatnio ścisnęła Freeza za to, że nagrał piosenkę o Stegnie. Więc Multi jak najbardziej słusznie miał prawo o to się spróć. Ale ja na przykład ostatnio widziałem sporo zarzutów Bo niestety żyjemy w Polsce jebanej. Niektórzy ludzie to kurwy. Dlaczego w Polsce jebanej? Bo tym pseudo biznesmenom polskim niektórym wydaje się, że im można kurwa wszystko. Oni nikomu płacić nie będą. Oni mogą. I przecież Gemi zrobił dokładnie to samo ze mną czy z Sergiuszem. Wykorzystywali nasz wizerunek przez dobry rok. Byli przeze mnie poproszeni, żeby usunąć mnie. Chciałem polubownie sprawę załatwić. Zanim zacząłem o tym mówić, poprosiłem ich wiadomości prywatnej, żeby mój wizerunek został usunięty. Dostałem odpowiedź, że usunięty zostanie. No ale oczywiście po tygodniu im się zapomniało. Przez tydzień było za ciężko zdjąć moje zdjęcie ze strony internetowej. I dopóki na aferkach nie zacząłem o tym mówić oraz o swoich live'ach, To mnie w piździe. Gdzie są konsekwencje? Konsekwencje są takie, że tego gamita pierdolonego nikt nie je, bo to jest gówno. A właściciel tej firmy wisi ludziom pieniądze. To są konsekwencje. Strony Multiego, jak chodzi o jego kanał z reakcjami na YouTubie. Głównie zarzut płynie o to, że reuploaduje filmy innych twórców, ich miniaturki, tylko doda... Królowa zmarła? Trolujecie, czy nie?
Nie mam potwierdzonej informacji, że zmarła, jak są jakieś przypuszczenia. Zmarła? Okej. Ty, nawet nie musiałem niczego wpisywać. Patrzcie, wszystko wszedłem na Twittera. I dwie osoby. RIP Królowa Elżbieta II, Królowa Elżbieta II nie żyje. W 3 minuty 2,5 tysiąca lajków, co jest? Ja pierdolę. No, po co mam napisać to? Nie jestem atencjuszem. Dobra, jestem atencjuszem. Ale ja bym napisał coś głupiego pewnie i by artykuły były, więc wolę się wstrzymać. No, ale powiem wam szczerze, nie? Przykro jest, jak człowiek umiera, wiadomo. Ale nie będę udawał, że ta informacja ma jakikolwiek wpływ na moje życie. Nigdy jej nie widziałem, nigdy jej nie zobaczę. A nie, bo nie zobaczę dla wiadomych przyczyn. Ale no, nieważne. Trudno. Daje tam swoją twarz, no i wiadomo reakcję. On podpi***a content komu innemu, ja jemu podpi***am content i wszyscy jesteśmy podpi***. Ale ja na przykład nie do końca zgadzam się z tymi zarzutami i osobiście jako twórca to no, nie mam z tym problemu, że Mutti reaguje na moje filmy czy wrzuca je na swój kanał. Bo wiadomo, dociera się wtedy do jakiejś innej publiki, jest to jakakolwiek forma promocji. A jakby komuś się to nie podobało, to myślę, że Mutti nie miałby problemu, żeby po prostu nie reagować i nie oglądać czyjegoś kontentu. Teraz pogadamy o ostatnim podcaście Żurnalisty z Trąbą. I wiadomo, oprócz wątków ekipowych, do których przejdziemy za chwilę, to Trąba tam opowiedział o swojej przeszłości, która jak się okazuje, no wcale nie była taka kolorowa. Opowiedział tam o swoich emocjach i przeżyciach, które ukształtowały go na to, kim jest teraz. Ale to prawie, że ludzie w 100% zignorowali, bo każdy się skupił na jego słowach o Pateckim i widzach ekipy. Trąba z takim lekkim wyrzutem wypowiedział się o widzach ekipy i nazwał ich chorągiewami. Powiedział, że Patecki jak pojedzie sobie za granicę i porobi jakiś content, to jest niesamowicie uwielbiany, a Trąba jest kopany przez widzów za robienie contentu w Polsce. A potem jak Trąba zrobi jakieś dobre filmy, to znowu jest super i uwielbiany przez widzów. Widzowie strasznie hejtowali niektórych z ekipy, a strasznie gloryfikowali niektórych i to dla mnie było to niesprawiedliwe. Taki Patecki wystarczy, że pojedzie sobie za granicę i porobi sobie fajny content za granicą i jest uwielbiany, a jak ja robię jakiś content w Polsce zwyczajny, no to już ogólnie wiesz, chuj mi dupę, nie? Że nagrywam jakieś gówno i że Patecki to przynajmniej się stara na przykład, nie? Mhm. Bo taka niesprawiedliwość do widzów, że kurczę, każdy jakby robi to, co lubi. Trąba też wyraził żal, że widzowie strasznie cisną po kontencie Murcix oraz Marcysi, a Wersow jest bardzo gloryfikowana. Wiesz, w międzyczasie Wersow nagrywa filmy, które są, nie wiem, takie same jak filmy Murcix czy Marcysi. Siedzi na przykład i zadaje pytania. Wiesz, ludzie, wow, zajebiście, ty to się starasz, a wiesz, dziewczyny w tym samym momencie na przykład nagrywają jakiś też fajny film i mają pojazd za to, że nuda, nie? Chorągiewy, no. Miałem hejt pod filmami naprawdę potężny i nagle, wiesz, potrafiłem zrobić 3 czy 4 filmy dobre i nagle z powrotem jestem super, nie? I naprawdę po prostu widzowie ekipy to strasznie chorągiewy, nie? I widzowie mocno odpowiedzieli na jego słowa. Był taki etap, że ludzie o wiele bardziej lubili Marcysię i Trąbę, tylko oni sami z czasem pokazali, że liczy się dla nich głównie hajs, nie obchodzą ich widzowie ani inni członkowie ekipy. Oni sami do tego doprowadzili swoim zachowaniem. Patecki... Kurwa, wiecie co? To są podobne słowa, które ja powiedziałem zanim film się zaczął, że... Problem jest taki, moim zdaniem, w sensie problem z perspektywy przeciętnego widza ekipy, że kiedy oni poznawali
wszystkich członków, to oni wszyscy byli pozytywni, mieli... Jak ekipa powstała, to była to garstka ludzi, która nic nie znaczyła w internecie. I oni chcieli zaistnieć, mieli motywację do tego, żeby działać, przez to byli pozytywnie nastawieni, jeszcze widzieli, że te liczby dobrze się rozkręcają, co prawdopodobnie poprawiało im humor i dążyli w nieznane. Bo generalnie wydaje mi się, że zawsze jest łatwiej gonić króliczka, niż po prostu uciekać. Ale w momencie, w którym już dogonili tego króliczka i już ciężko było osiągnąć coś więcej, bo w Polsce stali się najbardziej rozpoznawalni i najbardziej lubiani, no to w grę zaczęły wchodzić pieniądze, podejrzewam, że niemałe. No i w tym momencie tym króliczkiem stał się hajs. A robienie filmów jako robienie filmów stało się takim monotonnym, nieprzyjemnym obowiązkiem. W jakim stopniu to rozumiem, bo w momencie, w którym oni wychodzą na ulicę i są oblegani przez gromadę dzieci, to pewnie czują się z tym nieswojo i niefajnie. Ale z drugiej strony, czy nie są to konsekwencje tego, do czego dążyli? No bo koniec końców, jeżeli nagrywasz family friendly content przez x lat, to chyba normalne jest, że te dzieci będą się na ciebie rzucać i poniekąd sam sobie taką przyszłość piszesz. Ja mam takie wrażenie z perspektywy osoby obserwującej, że im właśnie ten stan rzeczy zaczął przeszkadzać, zmienili troszeczkę content, zaczęli być bardziej wulgarni, zaczęli być bardziej sobą. Widać było to zniechęcenie na filmach, gdzie oni często właśnie tacy bez werwy, bez energii, bez chęci generalnie byli. No i na dodatek mam wrażenie, że te właśnie dzieci, które są zafascynowane nimi, zaczęli ich frustrować. I to, że ich frustrują, to ja to rozumiem. Bo mnie też by kurwa frustrowało. Kurwa, przestańcie o tej królowie Elżbiecie pisać. Większość z was dzisiaj się dowiedziała, że coś takie istnieje. Pierdolicie o tej kurwa Elżbiecie drugiej, a nawet nie wiecie, jakie obowiązki kurwa miała. Przecież wam się najprawdopodobniej wydaje, że ona Anglią kurwa rządziła. I że broń kurwa na Ukrainę wysyłała. I właśnie o takich chorągiewach Trąba mówił. No. Jeździ, pokazuje inne kultury, próbuje różnych dziedzin sportu, jest osobą charyzmatyczną, która ma pomysł i energię na działanie. Trąba, Uga Buga, zrobiłem 2137 tatuaż, żremy na mieście, czy 10 filmów, zobacz mój trening. Teraz pogadamy o Fame MMA, bo tak jak w Polsce Fame nam się kojarzy z jakością, dużą kasą, naprawdę mocnymi galami, to za granicą Fame dostał łatkę skamu. Jak możecie kojarzyć, około 3 lat temu powstało Fame MMA UK, czyli po prostu gala Fame'u w Anglii. Fame wtedy wypożyczyło swoją markę i franczyzę do Brytyjczyków, żeby po prostu zrobili odwzorowanie tego, co oni robią w Polsce, ale za granicą. I nie do końca to wyszło, bo tak jak powiedział to Krzysztof Rozpara, czyli jeden z prezesów Fame'u, no była to katastrofa. Ponoć strata na tej gali to było jakieś 2,5 miliona złotych. Sprzedali wtedy tylko 2,5 tysiąca biletów na stadionie, gdzie jest 11 tysięcy miejsc, więc no nawet nie zbliżyli się do połowy. A Christian Sturt, który był menadżerem kilkunastu influencerów, którzy wzięli udział w tej całej gali, wprost na podcaście nazwał Fame UK skamem. Gość tam wspomniał, że chcieli przenieść to, co sprawdzało się w Polsce na rynek brytyjski, który jest zupełnie inny, a później wspomina, że influencerzy, którzy wzięli udział, to nie dostali całej kwoty ze swojego kontraktu, a niektórzy pracownicy, którzy działali dookoła Fame UK, to w ogóle nic nie dostali. My fighters were lucky to get 70%, that there are some people that have not been paid. Wow. And I'm not particularly talking about fighters, but people that did makeup and just you know. Co tutaj warto zaznaczyć, to nie można za to winić aktualnych włodarzy Fame'u i Polskiej Federacji, bo całą odpowiedzialność za organizację wzięli na siebie Brytyjczycy. Jednak wizerunkowo na pewno jest to jakiś cios dla Fame'u, jak w przyszłości chcieliby na przykład rzeczywiście już pójść mocno za granicę. Całą sprawę świetnie opisał Radosław Karbowski w swoim materiale, który krok po kroku odpisał, dlaczego ta gala była taką porażką. I było to naprawdę sporo faili, jak na przykład to, że zawodnicy wykruszali
walali się tuż przed samą galą. Jeden z influencerów, który miał walczyć w main eventzie, stwierdził, że on jednak nie będzie walczył. I main eventem w Anglii to był Malczyński versus Polak. Radek też skontaktował się z tym gościem, który odpowiadał za influencerów w Fame'ie i okazało się, że po gali zostały jedynie długi. Jednym z największych błędów Fame MMA w Anglii to to, że chciano to zrobić na zbyt dużą skalę już na samym początku i po prostu się przeliczyli, było tam złe podejście do promocji gali, zawodnicy nie napędzali pay-per-view, tak jak jest to robione w Polsce. Pojawiły się problemy techniczne, takie jak na pay-per-view polski komentarz, problemy z kamerą, która nie pokazywała walk oraz wieszanie się samej stronki. Polska strona, widząc jak Brytyjczycy to no tragicznie zorganizowali, to się od nich wycofali. Boxel ostatnio pierwszy raz wypowiedział się na ten temat. Z Fame UK jest taka sytuacja, że odpowiedzialność, tam było, wiadomo, to jest biznes. My, jako chłopaki z Fame'u, dogadaliśmy się z chłopakami z UK, oddaliśmy im decyzyjność. Franczyzna, tak jakby. Dokładnie. Kurwa, widzowie, wy jesteście wielce, kurwa, zaskoczeni, że kobieta, która była w podeszłym wieku, kurwa, umarła i pytacie, na co umarła. Nie wiem, najprawdopodobniej, kurwa, z młodości. Nie wiem, chuj was to interesuje, czy miała covida, czy miała raka, czy kurwa umarła ze starości. No kurwa, no to była już starsza babka, no miała prawo umrzeć. Nie wiem, wy robicie naprawdę, ja mam wrażenie, że wy robicie taki kurwa teatr z każdej rzeczy, która się kurwa dzieje na świecie. Robicie pierdolony teatr. Wy wszędzie kurwa szukacie jakiś... Nie wiem kurwa, nie wiem w sumie czego. Dajcie jej umrzeć, ja pierdolę. Jak się umarła, to nikt se nie żyje. No kurwa, odpierdolcie się od niej. Na Boga, kurwa. Aha, że i oni wzięli odpowiedzialność tego też za to. No, ale chcę tylko powiedzieć, że Fame MMA w Polsce działa, wszystko jest wypłacalne, wszystko jest super. Tam była próba z ludźmi też z Anglii. Tam były tak, dwie kontuzje plus jeden ziomek z main eventu sobie tak, o, po prostu odszedł. Fajny mi się kontrakt, jak ziomek z main eventu tak oso odszedł. Dopierdala się karę umowną na tyle wysoką, żeby ktoś sobie od tak o po prostu nie odszedł.